Córko, pragnę mieć z tobą osobny monolog w sprawie zięcia, którego postanowiłem zostać teściem. Nadstaw wobec tego pilnie słów, aby wysłuchać uszów, jakie ci wygłoszę. Drogi ojcze, przedmiot twojej przemowy bardzo mocno mnie zaciekawia. Jeżeli twój wybór jest zgodny z moim, poddam się twojej woli bez obrazy. Tego się właśnie spodziewałem po mojej niesfornej córce. Wiesz dobrze, droga Zerzabello, że jesteś jedyną jedynaczką, jaka mi pozostała z przeszłości. 20 bliźniąt, jakie wydała na świat pani Kasandrowa. Zmarła niestety biedaczka, a ja zostałem z tobą sierotą bez ojca i matki. Od tej pory postanowiłem sam poświęcić się trosce o twoją edukację. Byłem twoim Julianem, a ty byłaś moją Romeą i z upodobaniem zdobiłem cię talentem wdzięku i cnót. A żeby lepiej sprostać zadaniu, postanowiłem sam zostać literatem. Kupiłem sobie posadę pedla przy uniwersytecie i odtąd dom mój będzie stał otworem dla wszystkich pięknoduchów z rzeźninie giniątek. Ależ drogi ojcze, przecież ty nie umiesz ani czytać, ani pisać. Jakże możesz być literatem? Nie rozumiesz, o co chodzi, moja córko. Literatura to wcale nie to, co ci się zdaje. Żeby zostać literatem, wystarczy zaprosić w niedzielę na obiad takich, co umieją czytać i pisać. A zatem, droga Zerzabello, wysnułem projekt, który nas oboje musi okryć chwałą. Ogłoszę konkurs. Ten, który utworzy najpiękniejsze rozprawy na różne tematy, zostanie moim zięciem. Ty zaś, droga Zerzabello, będziesz miała zaszczyt zostać nagrodą literacką. Ależ ojcze, co u licha mają znaczyć te bzdury? Jeżeli zostanę, wyjdę za mąż, to po to, żeby zostać żoną, a nie żadną nagrodą literacką. I wszystkie twoje rozprawy nic mnie nie obchodzą, żebyś to wiedział. Córeczko, cóż to za dziwny ton? Czyżbyś miała czelność rozporządzać swą zgodą, nie zapytawszy o moją rękę? Tak! Jestem zakochana! Jeżeli spróbujesz pogwałcić moje skłonności, rzucę się głową do klasztoru. A czy można wiedzieć, jak zwie się szczęśliwy śmiertelnik, którego sobie wybrałaś? Mój ukochany to nie żaden śmiertelnik, tylko kapral gwardii najemnych ochotników pan Lander! To słyszę! Córka literata! Miałaby zostać żoną kaprala? Nikt na to nie pozwolę! Wykarmiłem cię na łonie żmii po to, żebyś miała zostać hańbą dla twojego rodu! Ale nic z tego! Zaraz idę po pana doktora! I jeszcze dzisiaj, bez nagrody i konkursu, życzę sobie, żebyś go poślubiła jeszcze dziś wieczorem! Zresztą to i tak on zdobyłby nagrodę literacką za rozprawy na różne tematy. Żegnaj! Zaraz wracam. Poszedł. Zostawił mnie na pastwę samotności.
Gdyby tak pan Leander teraz się zjawił. Ale co widzę? Listonosz z poczty nadchodzi z epistołą. Pewno od Leandra. List opieczętowany, na pewno jakieś sekrety. Ale nic nie szkodzi, muszę odczytać na głos. Najdroższa kochanko. Z dala od ciebie wieczność wydaje się chwilą. Godziny mijają jak okamgnienie. Gdybym mógł być przy tobie, nic bym sobie nie robił z rozstania. To też nie omieszkam przybyć dziś wieczorem między młotem a kowadłem. Czyli jak to się mówi, komu w drogę, temu Pan Bóg daje, z którą mam zaszczyt pozostać. Leander. Ładna historia. Pan Leander ma tu przybyć dziś wieczorem, a ja tymczasem zostanę nagrodą literacką dla pana doktora. Co tu robić? Co tu wymyślić? Ale co widzę? Pan Leander we własnej osobie. Ach, najdroższy kochanku. Ach, najdroższa kochanku. Ach, drogi mój, utracony na zawsze. Co mówisz? Niestety to już zupełnie pewne. Dziś wieczór mam zostać nagrodą literacką. Ale chyba ci to nie przeszkodzi zostać moją żoną. Niestety, bo doktor dzisiaj... Co doktor dzisiaj? Doktor ma mi zrobić dziś wieczorem. Co doktor ma ci zrobić dziś wieczorem? On ma mi zrobić. Nie mam odwagi dokończyć. On ma ci zrobić? Ma mi zrobić rozprawę. Nie martw się, Zerzabello. Będę przy tobie. A kiedy doktor zbliży się do rozprawy, przeszyję go szpadą. Ręka, noga, głowa, brzuch. Mam nadzieję, że pan doktor nic złego sobie nie zrobił. Wprost przeciwnie. A pan nam sprawił zaszczyt, że pan również zechciał wywrócić się razem z nami. Ale niestety nie mam zaszczytu pana znać. To na pewno jeden z tych literatów, którego przyciągnęły tu odgłosy ustanowionego przeze mnie konkursu. Powiedz, że tak. Tak, w istocie jestem jednym z tych, jak pan to powiedział... Literatą, tak, którą przyciągnął tu konkurs odgłosów, jak się stąd rozchodziły. W takim razie jestem gotów przeprowadzić z panem dysputę na dowolny temat i w dowolnym języku, jaki pan zechce sobie wybrać. Życzy pan sobie, żebyśmy mówili po hebrajsku, po syryjsku, po łacinie, czy po grecku? Możesz pan mówić po grecku. Bardzo chętnie. Dobra, dobra. A oto mój temat. Poikilotron athanat Afrodite. Paidios dolopploke lisomaise. To kto ułożył tę Grekę? Kto ułożył tę Grekę? Pan się o to pyta? Któż to inny mógł zrobić jak nie Safo? Któż inny jak nie boska poetka Safo śpiewał hymny do Afrodyty? Któż inny jak nie Safo? A wypchaj się pan z pańską szafą! Jeżeli pan masz swoją Grekę spod szafy, to ja własną sam układam. Może pan to ocenić. Z godnym dźwiękiem brzęchnijcie tony fletu i basu, żeby głośno opiewać bez wielkiego hałasu uroki Zerzabelli i cnoty Kassandra. Chwalcie zgodnym brzęczeniem na rozkaz Leandra. Mój Boże, jakie to piękne! Och, jakie to piękne! Tak, to jest w istocie bardzo piękne! No być może, że to jest bardzo piękne, ale pozwoli pan, że zauważę, że to bynajmniej nie jest Greka. Jak to nie jest Greka? Pan twierdzi, że to nie jest Greka? A
A to na pewno jest Greka, to na pewno jest Greka! I to musi być dobra Greka, skoro ja z tego wszystko doskonale zrozumiałem! Ale proszę pana, ja mogę udowodnić! Ależ pan niby doktorze! Pan twierdzi, że pan może udowodnić panu Kasandrowi? Panie Kasandrze, trzeba mieć w rzeczywistości dość tupetu, ażeby takiemu człowiekowi jak pan prezentować Grekę spod szafy! Idzie pan sobie, no idzie pan sobie! Pan ma rację! Pan ma rację! A pan, panie doktorze, oświadczam panu, że jeżeli pan będzie w dalszym ciągu... Tak, ale już sobie poszedł. Widocznie uznał, że został pobity. Drogi ojcze, on nie mógł uznać nic innego, bo mu ze swej strony dałam 20 kopniaków. W takim razie nic nie może tamować drogi przeciwnościom, które stoją na przeszkodzie do waszego szczęścia. Daję panu moją córkę i ofiarowuję ci, prawda, w dożywotnią dzierżawę wieczystą własność z tytułu renty pośmiertnej od mojej głowy. Ależ proszę pana, ja nie mogę tego przyjąć. Możesz. Ja sobie tego życzę. Nadobna stopa, piękne i kolano, ale kiedyby wyżej ukazano, jest tam jeszcze coś w pośrodku trzeciego, nad co na świecie nic foremniejszego. Ale choć smaczny ten kęs kryją panny, przecię się ja go napatrzył u Anny. I tak to oczom, ba i ręką było, przy nim się bawić, ba i pieścić miło. A choć u dupy siada ta bestyja, musiałem się też w niej zakochać i ja. Żeby był czarką, piłbym pewnie z niego, by towarzyszem nie puszczałbym się go. By towarzyszem nie puszczałbym się go. Trzeba przyznać, że jestem bardzo nieszczęśliwym gilem. Inne gile są zawsze wesołe, a ja jestem smutny. Właściwie to pan Leander powinien był zakochać się w pannie Zerzabeliów. A tymczasem mnie się to przytrafiło. I w dodatku jak na złość panna Zerzabella urodziła się jaśnie panienką. Och, żeby to była zwyczajna gilówna jak ja, powiedziałbym jej wtedy. Nie ośmieliłbym się jej nic powiedzieć, bo by mi odpowiedziała. Gilu, o tego tonu to ja bym nie wytrzymał. Nie wiedziałem, że też jest tyle cierpień na tym świecie. Gdybym to wiedział, to bym się tu nigdy nie wybierał. Bo jak tu już raz jesteś, to niełatwo się stąd wydostać. A pewnie można by się na przykład przebić szparą. Cóż z tego, gdy mnie nie nauczono robić bronią? Albo można by się na przykład rzucić do wody. I to bym właśnie uczynił, gdybym umiał pływać, bo jeśli chodzi o trucizny, to w ogóle nie wiem, z którego końca się do tego zabrać. Powiadają, że to wszystko przez moją gwiazdę. Patrzyłem przez całą noc w niebo i nic nie zobaczyłem. Te śliczne nóżki. Pan Zerzabeli, gdzież to ją one niosą? Do domu czy z domu? Prawda, że te małe nóżki nie są bardzo duże, ale jej wolę niż nogi samego króla jego mości. Właśnie słyszę, jak schodzą do ogrodu. Chowaj się, Gilu, chowaj się, Gilu, chowaj. Gil tu był? Pewnie jest jeszcze gdzieś niedaleko. Gdzież też mógł pójść? Nigdy go nie mogę spotkać, a jak mi się to już raz uda, to go zawsze jakieś licho spłoszy i znów mi umyka. Że też to ja jestem taka głupia, żeby kochać jakiegoś tam Gila, ale to jest silniejsze ode mnie. Mam podobno sprytu za czworo.